Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w drugim unboxingu paczki od widza, dość niespodziewanym, ponieważ nigdy nie spodziewałem się pierwszej takiej paczki, ani tym bardziej drugiej paczki. Więc nie obijając bawełnę, przejdziemy od razu do sedna tego materiału. Tutaj, nie wiem czy będzie widać markerem, jest pięknie napisane paczka od widza 2 oraz nie, to nie jest drukarka. A to nie jest drukarka. Nie, sorry to. Wiecie co? To nie chcę. Kończymy to nagranie. Nie no dobra, teraz tak na serio. Przejdźmy do rozpakowania tej paczki. Tutaj za pomocą takiego oto wysłużonego nożyka. Mam nadzieję, że jest tak na tyle tępy, żeby nie przedrzeć się przez tą niebieską, piekielną taśmę klejącą. Dobra, mam nadzieję, że niczego w środku nie uszkodzę. Dobra. Połowa za nami taśmy. Nie no, naprawdę, który był osoba, która wymyśliła tą niebieską taśmę, jest naprawdę szatanem. Ciężko to się tępym nożem otwiera. Ja wiem, że powinien być ostry, ale... Ale lampa mi się wyłączyła. Tak, mały fuck up. Będzie trochę mniej światełka, ponieważ okazało się, że bateria w lampie padła, a ja nie mam do niej zasilacza. A więc tym oto pięknym akcentem może kolejną zbiórkę ogarniemy na lampę. Raczej na zapasową baterię do lampy, albo po prostu na zasilacz. To jest myśl. Dobra, a więc tak, mamy dużo folii bąbelkowej. Dużo folii bąbelkowej. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Tutaj z brzegu wszystko jest ogólnie pięknie popakowane. Znaczy pięknie, dobrze zabezpieczone po prostu. Będę miał czym się później bawić. O kurde, to jest jakaś karcianka. To jest gra karciana. To jest, o proszę bardzo. Władca pierścieni, bitwa o śródziemie. Znaczy z tyłu to jest jako bitwa o śródziemie. Zobaczmy, to jest chyba jakaś karcianka. Tak, to jest gra karciana. Mamy tutaj naszą oto piękną talię. No dość sporą. Z tyłu z Sauronem i pierścieniem Saurona. Szczerze nie wiem, nigdy o tym nie słyszałem, ale jako że uwielbiam Władcę Pierścieni, to tak, to fajnie brzmi, nigdy o tym nie słyszałem, uwielbiam Władcę Pierścieni, to super się łączy, bardzo fajny bajer, raczej bajer, bardzo fajna gra, bardzo chętnie zagram z tobą Samcio, szczególnie jak się spotkamy. No i najpierw oczywiście ja będę musiał ogarnąć zasady gry, wielkie dzięki. Dobra, zróbmy tak, że rzeczy będziemy odkładać na prawo, folię bąbelkową na lewo. Dobra, co my tu mamy dalej? Mamy umowę o dzieło Taco Hemingway płytę. Tak oto się to prezentuje. Ja wiem, że to nie będzie może super widać na tym materiale. Kurde, jak ona jest fajnie wydana. Raczej szczerze jakoś nie, że za nim nie przepadam, nie, że jakoś go nie słucham, ale jako, że już trafiło to w moje ręce, VOD TXT, jako, że to już trafiło w moje ręce, to bardzo chętnie przesłucham. Chociaż kilka kawałków znam. Naprawdę fajne wydanie, szczerze mówiąc. Tak? Dobra, odłożymy sobie to na bok. Uwaga, dobra, co my tu... No to jest ciężkie. I dobra, już się domyślam, co to jest, tylko dajcie mi to rozpakować. Ogólnie to chyba zrobię tak, znaczy ja to mówię oczywiście z teraz roli mojego nagrywania, ale... Podczas montażu dorzucę chyba po prostu zdjęcia z jakimiś tam przybliżeniami na to, co ja tutaj ukazuję. A ukazuję tutaj jakiś stary aparat radziecki chyba, czy coś w tym design. Nie wiem, jak się wymawia tą pierwszą literę, tutaj jest NOMO. Nie mam pojęcia, ja wiem, moja niewiedza jest okrutna. Proszę, w takim oto od razu pięknym futerale, że sobie go zakładamy na szyję i był zabezpieczony i ściągaliśmy i wstrykaliśmy foty. Nie mam pojęcia, czy on
działa czy nie. Staramy się go stąd... A, jego się stąd odkręca, właśnie, dobra. To tutaj na zbliżeniach będziecie go teraz widzieć. No naprawdę świetne. Muszę się dowiedzieć, czy on w ogóle działa, bo jak działa, to z jego pomocą moglibyśmy zrobić fajne rzeczy przed premierą kolejnego, znaczy premierą, przed wydaniem ponownym tego, no, Project Zero, tej czwóreczki, która tam ma wyjść. Tutaj widzę, że jest chyba ten dodatek dla młodego, bo widzę, że to nie jest dla mnie, choć młody. To na pewno nie jest dla mnie. Uwaga. Cześć widzowie. Cześć widzowie. Zobacz, co tu mamy. Dinozaur. Mamy dinoautko. Patrz, mamy dinozaura i autko. Co się mówi? Dziękuję. Dziękuję. Dobra, leć do kącika. Dinozaur jest właśnie autko. Dinoautko. Dinozaur jest dinoautko. Super? Podoba się? Tak, super. Piątunia. Dobra, a tutaj, o w mordę, no już, wow, no tego to się nie spodziewałem tym bardziej w paczce, że kiedykolwiek dostanę coś takiego, a mianowicie mamy PS1-kę, czyli mniejszą wersję, oczywiście PlayStation po prostu. Jest troszkę brudna, ale to oczywiście, znaczy tak tylko mówię, po prostu wyczyścimy sobie ją i jak najbardziej będzie działała. Ogólnie już mam ten model, ale u mnie akurat coś tam zaczyna szwankować, więc jak najbardziej super, wielkie dzięki. Na pewno się przyda do streamów, nie streamów, czy jakichś przyszłych materiałów. Bardzo dziękuję, super, super prezent. Dalej kolejno mamy Spidermana, komiks, super bohaterowie Marvela. Tak oto się prezentujące tomiszcze. To jest z tego co pamiętam z jakiejś takiej serii tych komiksów wydawanych w kiosku, ja dobrze pamiętam, albo tak wygląda, nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej po tej okładce. To już kolejny komiks od ciebie Samcie, a przyznam się, że żadnego z poprzednich jeszcze nie przeczytałem, więc teraz chyba najwyższy czas to nadrobić. Dobra. Idąc dalej, mamy znowu coś dla młodego, czyli Glibi Color Change, zmień wodę w Glibi, a potem na odwrót, nowość zmienia kolor. Dobra, to już pozwolicie, że już po prostu przekażę tam, wielkie dzięki. Proszę, to jeszcze dla ciebie, potem przetestujemy. Dziękuję bardzo. Czekajcie, zobaczmy ile tam czasu na tej kamerce jest. Nie, dobra, mamy od cholery czasu, ale materiał nam się zaraz będzie kończył i no szczerze, Samcio. Ja wiem, że wiesz, że kupiłem Wii, ale kurde, wow. Nie spodziewałem się, że dostanę grę na Wii. I to jeszcze z tego co widzę w no dosłownie kompletnym komplecie. Tutaj oczywiście będziecie mieli przybliżenie. Jest instrukcja, jest health and safety, jest tutaj broszura ogólnie reklamująca gry na Wii. Oraz jeszcze jest kod Nintendo Club, który nawet nie jest zdrapany, raczej. No, kod Nintendo Club. Wow, kurde. Ja uwielbiam zbierać gry w premierowych wydaniach, w kompletnych wydaniach, jako że właśnie mam wszystkie instrukcje, nie instrukcje, papierologię, więc no, wow, super, wielkie dzięki. Na pewno sobie chociaż na chwilę to dzisiaj jeszcze odpalę, żeby sprawdzić. Nie tyle, że działa, że ci nie wierzę, że tutaj jest sprawna płyta, ale po prostu, żeby sobie samemu obczaić, bo nigdy nie miałem styczności. I dalej mamy Steelbook, którego o dziwo nie mam w kolekcji, czyli takie dość fajne wydanie z Killing Floor 2. Nie pamiętam, czy to się ściąga, czy nie, nie chcę tego jakoś... Tak, dobra, to się ściąga, to jest na magnes. Mamy taką magnetyczną, trójwymiarową nakładkę. Pyk. Dość fajny bajer albo na lodówkę, żeby wystarczyć kogoś wieczorem, żeby nie podjadał. Dalej mamy oczywiście płytkę, mamy K-Binding i Activation Code, nie wiem czy on jest działający czy nie, więc go tutaj schowamy. Mamy Steelbooka w pełnej krasie i oraz jakiś plakat. Zobaczmy, z jednej strony mamy taką oto po prostu grafikę, a z drugiej In Case of Breach.
In case of breach, secure all research material and lab equipment, activate nearest alert beacon, weld and secure all doors, locate trader and purchase weapon, equip protective gear and ammunition, head toward evacuation zone. Czyli tak naprawdę instrukcja przejścia jakiejkolwiek mapy w tym tytule. Naprawdę fajny prezent, wielkie dzięki ogólnie, nawet jak tutaj kod nie działa czy działa. Grę akurat mam, bo kiedyś z Krixem streamowałem z nią dzięki uprzejmości wydawcy, a Steelbook jak najbardziej poszerzy tutaj tą piękną moją niewielką, raczej wielką, niewielką, zależy z punktu widzenia, kolekcję Steelbooków. I ostatnią rzeczą jest Fahrenheit. Fahrenheit, którym jak oglądacie streamy, wiecie, nie tyle, że samą grą, tylko tytułem się zagadłem, a remasterem, po prostu portem na PS4, który wyszedł, się zagadłem, bo to jest najzwyklejszy po prostu port na czwórce, ale tutaj mamy po prostu również, tak jak mówiłem, moje ulubione premierowe wydanie na PC-ta. Zobaczmy w środku, no to są akurat te wydania, w których po prostu mamy tylko płytkę, ale jest to premierowe wydanie, bardzo fajne. No i co wam mogę znowu powiedzieć? Bardzo dziękuję. Na dowód tak opróżniłem całą paczkę. Mam mnóstwo folii bąbelkowej, żeby, nie wiem, wysłać coś, zabezpieczyć coś, cokolwiek. Ogólnie bardzo fajnie, że lampa padła, bo to bardzo pokazuje, że ja dbam o sprzęt i to ładuję. Przebitki wszystkich rzeczy tutaj ukazanych w tym materiale jak najbardziej były. Niestety nie mam jak tego fajniej pokazać, więc tak to zrobimy. Co ja mogę wam więcej powiedzieć? Bardzo dziękuję za tą całą zawartość wysłaną do mnie tej drugiej paczki dla widza. I wielkie dzięki za uwagę, że obejrzeliście ten materiał. Cześć, trzymajcie się, moi drodzy widzowie. No to.